Witam was tutaj, cześć i Jamal Zenosz. I nie zapraszam was na kolejny wydanie z Mniejsza z Tym, bo to może i dobry dzień, ale w ten weekend nie będzie Mniejsza z Tym, bo nie mam na to czasu. Jak widzicie, nie jestem w domu, jestem w studiu, jest godzina druga, czyli odpowiedni czas na nagrywanie Mniejsza z Tym, ale skończyłem właśnie zdjęcia na planie filmowym, przynajmniej tego dnia, co nie zmienia faktu, że dzisiaj będzie noc muzeum i trochę się będzie działo, na przykład zajezdnia Praga. Tramwajowa jest otwarta, z tego co pamiętam, od 14:00, będzie parada tramwajów, z tego co słyszałem, największa od już dawna, pewnie Hyundai też tam się przejedzie. Z nowości powiem wam tyle, że Hyundai już są wszystkie typy w Warszawie, również ten krótki, i zamierzam się do niego zapodziać, zobaczyć jak wygląda, ale to jeszcze pewnie chwilę potrwa. Ale dobrze, może przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli do Nocy Muzeów. Noc Muzeów w tym roku jest również ze mną. Ja będę się znajdować na stacji muzeum, gdzie będziecie mogli mnie spotkać, porozmawiać i również ja będę wam opowiadać o tym, co czasami robię i co czeka też od dłuższego czasu na zmontowanie. Oczywiście chodzi mi o budowę metra na Bemowie. Uwoli, no niech będzie. Będę opowiadać o jednej stacji metra na przestrzeni wszystkich moich lotów dronem nad tą stacją metra, czyli naprawdę tego będzie dużo. Cały pokaz na przestrzeni 2 lat, jak zmieniał się proces budowy. Na pewno będzie to coś ciekawego, sądzę, że może was to zainteresować, ale właściwie może trochę więcej konkretów a propos tego, co się dzieje. Noc muzeów tutaj z nami zaczyna się od godziny 19:00, będziemy w jednym z wagonów. Wagony pewnie będą nazwane albo Koło Miłośników Metra, w którym właśnie również jestem w zarządzie, jak i Zrobotyzowani, gdzie również tutaj będą się pojawiać, to razem współgra. Także w jednym z wagonów będziemy opowiadać raz co godzinę o tym, a raz co godzinę o tym. No i na przykład o 19:00 historia metra w Warszawie będzie opowiadana przez nas. Z tego co kojarzę, to będą 3 różne albo 2 wykłady. Jednym z nich 10-minutowa moja prelekcja będzie się pojawiała, więc będziecie mogli mnie posłuchać. I oczywiście pomiędzy prelekcjami będę mógł też wam odpowiadać na wasze pytania, ale raczej też będę się kręcić po pozostałych stoiskach, bo nie będę ukrywać, na stacji muzeum nie jestem jakoś strasznie często. Dalej idąc, jest oczywiście tutaj o 20:00 motoryzacji kolei wąskotorowych, o 21:00 historia metra w Warszawie, no i na zmianę 22:00 zrobotyzowani, 23:00 Koło Miłośników Metra i o północy motoryzacja kolei wąskotorowych. Oczywiście ja tutaj będę cały czas do 1:00, postaram się być, pewnie koło 2:00 już nam na pewno mnie nie będzie. Raczej muszę się wyspać, bo teraz codziennie jestem na studiach, dosłownie. Nie było dnia w tym tygodniu, którego bym nie pojawił się w studiu, na studiach, właśnie w którym teraz do was przemawiam. I jestem tak ładnie oświetlony tylko dlatego, że został jeszcze po prostu sprzęt bezpośrednio po naszych nagrywkach. Także tak to wygląda. Co też nie mówić, zapraszam was bardzo serdecznie, opowiem wam o tym, jak buduje się metro, ale jeśli się spytacie jakieś inne inwestycje, które nagrywam, jak Warszawa Zachodnia, która się pojawiła wczoraj, nawet dosyć późno, ale późno dostałem też informację o możliwości wam już opublikowania tego filmu, bo też późno im wysłałem film do oceny, no ale mniejsze z tym. Jak macie pytania o Warszawę Zachodnią, czy budowę tramwajów, czy inne inwestycje, śmiało możecie mnie pytać, bezpośrednio dopytać. Ja postaram się odpowiedzieć wam na to, co wiem, a jak nie wiem, to może zasięgnąć języka i dopytać osób, które wiedzą więcej, bo będę mieć z niektórymi osobami pewnie kontakt albo na miejscu, albo w niedalekiej odległości, bo jednak Noc Muzeów zbliża ludzi i będzie naprawdę co niemiara atrakcji. Oczywiście więcej jest atrakcji tramwajowych, komunikacyjnych i nie tylko, ale w dużym skrócie nie sposób ich wymienić, więc jeśli czegoś szukacie, to po prostu sprawdźcie, czy jakaś instytucja nie jest w Nocy Muzeów, a jeśli nie, to jest niemożliwe. Tak w dużym skrócie. A, no i oczywiście zapomniałbym o najciekawszym. Pomijając to, że będziemy tutaj oczywiście opowiadać o metrze i tak dalej, będą też co jakiś czas, tego dokładnie nie pamiętam, ale co jakiś czas będzie można wygrać nagrody. No i tutaj z nagród mamy tak, książka 100 lat metra w Warszawie, naklejki z sieci metra, duży zestaw, mały zestaw, gadżety metra warszawskiego, i to faktycznie całkiem ciekawe gadżety. Chyba krówek nie ma, ale gadżety będą, więc warto się tym zainteresować.
Dalej będzie nagroda główna, bilet na pociąg 22 maja dla dwóch osób i bilet na pociąg 4 czerwca dla dwóch osób. Oczywiście chodzi o zawody zawodowanych, jeżeli chodzi o przejazdy wąskotorowe. Losowania odbywają się od 19 do 1 w nocy. Konkurs z nagrodami o każdej pełnej godzinie. Odbędą się także dwa dodatkowe losowania. Bym powiedział, że raczej was mogłem zainteresować, a jeśli nie, no to pewnie w najbliższym czasie też zobaczycie. Jeszcze w ramach informacji, żeby nie było, że tylko i wyłącznie Noc Muzeów, trochę taki informacyjny materiał, to powiem wam o tym, iż no, długo byłem już w Warszawie, więc w poniedziałek wyjeżdżam do Sopotu na tydzień. Jest to oczywiście niezwiązane z tym, że znowu jadę we dwoje gdzieś, tylko jadę tym razem z uczelnią swoją, bo muszę też na takie wyjazdy jeździć i później malować pędzlem czy nagrywać filmy. Co nie zmienia faktu, że oczywiście jak zawsze ja, pracoholik, zostawiam dla was dużo filmów. Osoby wspierające zobaczą część, znaczy osoby wspierające jako wujek z Unii zobaczą wszystkie filmy, a pozostali wspierający część filmów wcześniej, przedpremierowo i na pewno to będzie, mam nadzieję, że na pewno to będzie Tramwaj na Kasprzaka, który jest już nagrany i czeka od dłuższego czasu i tam trochę już się zmienił plac budowy, ale to na pewno będzie Tramwaj na Kasprzaka. Zapraszamy do metra na Bemowie i Ulrychowie. To już materiały są nagrane. Dalej oczywiście będzie również WKD, jeśli uda mi się zrealizować w końcu i zmontować ten film, bo tylko i wyłącznie na montaż czeka. I z WKD to są dwa filmy. No i jeszcze trzeci element to są dwa filmy z Warszawy Zachodniej. Jeden z Stadowiska, który będzie musiał przejść akceptację jeszcze, ale jeden będzie właśnie Stadowiska. A drugi, żeby nie było, że gorzej, będzie... z czego był? No z przelotów oczywiście na Zachodnią. I pewnie jeszcze o czymś zapomniałem, bo dużo tych filmów zostało nagranych na zapas, więc jak coś, to spokojnie, będę mógł dla was coś tam puścić. Tak czy siak, nawet to, co wymieniłem teraz, spokojnie wystarczy na 5 dni, kiedy mnie nie ma, a jak wrócę, pewnie się pojawi też mniejsza z tym z podsumowaniem z 2 tygodni, gdzie teraz jestem bardzo zajęty, ale w sumie pod koniec maja będę jeszcze bardziej, bo będę mieć sesję. Co nie zmienia faktu, że jeśli taki materiał informacyjny wam się podobał, to zostawcie łapkę u górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale i już dzisiaj w nocy muzeów na stacji Muzeum obok mojej ulubionej stacji Warszawa Główna, na której cały czas składka nie została otwarta. Oczywiście z tą ulubioną to było sarkazm. Hashtag Warszawa tymczasowa. Cześć!